Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Was na szybkie wykonanie ze mną takiej karteczki. Słuchajcie, kartka do koperty, taka dosyć szybka, prosta i przyjemna, ale taka elegancka. Tu dodałam jeszcze takie plastikowe obrączki, kiedyś kupiłam w sklepiku Gosi. Nie wiem, czy teraz są, będę sprawdzać dopiero. Słuchajcie, dosyć wypukła i ona się zmieści do koperty, ale jest stabilna dzięki temu, że są tutaj tekturki, tak? Tekturki tu jest powoskowana, tu jest wyembosowana na biało, tak żeby było to widać. Taka skromna, bez kwiatów 3D, ale nie powiedziałabym, że jest uboga, tylko jest po prostu szybka. Tutorial na szybką kartkę i pomysł na szybką kartkę, gdy naprawdę nie mamy czasu na jej wykonanie, sądzę, że to ten filmik akurat jest w punkt. Także ja szybko zabieram się za drukowanie życzeń i kartka już idzie do koperty i do pary młodej, a Was zapraszam do oglądania. Zaraz opowiem, czego użyłam. Do wykonania karteczki użyję przede wszystkim tekturę z krawuli. Tego serduszka wydaje mi się, że użyję tego większego, ale nie jestem pewna. Jeszcze mam dwa do wyboru. Parę młodą, taką sobie wybrałam. Jeszcze nie wiem, czy będę ją embosować. Napis na pewno będę chciała embosować w dniu ślubu. Zobaczymy jeszcze na jaki kolor. Na pewno użyję tego bezbarwnego dabera, ale nie wiem jeszcze jak, co i jak. Na pewno użyję też wosku tego złotego, bo bardzo go polubiłam. Mam tutaj kolekcję od Craft O'Clock A Day to Remember w rozmiarze 20x20, 30x30, czyli duża i średnia. Tu chciałabym do środka wyciąć taką spójną wklejkę i na zewnątrz, a tu sądzę, że sobie wykorzystam do frontu jeden arkusik, jeszcze nie wiem który, co i jak, zobaczymy. Tu mam kawałek właśnie lustrzanego papieru złotego, żeby tak nadać taki złoty charakter, taki wyniosły tej uroczystości jak ślub. I tu mam kopertę od razu taką, która będzie pasowała, ale to szczerze mówiąc Wam powiem, nie pamiętam skąd ją mam, kiedyś gdzieś dostałam od kogoś w jakiejś wymiance. Także słuchajcie, na pewno użyję kleju z jego scrapbooking, wiadomo, gilotyna, kość. To będzie kartka do koperty, taka szybka, na ostatnią chwilę, ponieważ mamy wieczór, a ja ją potrzebuję na jutro. Także to jest taka naprawdę mega, 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 mega karteczka na ostatnią chwilę i mega taka szybka. I też chciałabym Wam taką kartkę pokazać, bo niekiedy mamy takie sytuacje podbramkowe, że potrzebujemy kartki na już, no a przecież nie pójdziemy do papierni czego kupić, skoro możemy ją zrobić samemu. Także zapraszam Was na mega szybki i krótki tutorial, jak zrobić hiper szybką kartkę. Zapraszam!